Gdybym chciał posługiwać się rekwizytami, to pewnie podarowałbym ci taki strażacki hełm, bo zawsze, kiedy źle się dzieje w jakimś klubie, to jesteś rozpatrywany w roli strażaka. I tak było też z Legią, którą ostatecznie poprowadzi Aleksander i prowadzi Aleksandar Vukovic, a nie ty, choć twoje nazwisko było bardzo głośno wymieniane w gronie tych, którzy zastąpią Marka Gołębiewskiego. No, musisz dodać też Wuko z bandy świrów. Miałem okazję być jego trenerem właśnie w tamtych czasach i na razie ta banda świrów gdzieś tam w tym tygodniu się przewija. Wiem, że to nie koniec, bo jeszcze następny jest szykowany do fotela w innym klubie ekstraklasowym. Zobaczymy, czy to nastąpi właśnie z tamtej szatni Korony Kielce. Byłem blisko, bo i rozmawiałem z działaczami i gdzieś pewne rzeczy nastąpiły, się zmieniły i Wuko był trenerem Legii, jest trenerem Legii i się cieszę, że odmienił na tyle drużynę, że zapunktowała i dziś Derby Mazowsza mamy, na pewno bardzo ciekawe spotkanie, bo i Radomiak jest rewelacją i Legię zobaczymy, czy potwierdzi tą swoją zwyżkę formy w kolejnym meczu. Ja wierzę w twoje intencje, ale rzadko zdarza się, że trener, który nie obejmuje ostatecznie klubu, mówi, że wybór innego szkoleniowca był dobrym rozwiązaniem, bo tak też wypowiadałeś się, kiedy Aleksandar Vukovic został ogłoszony trenerem Legii i powiedziałeś, to najlepszy możliwy wybór. To kurtuazja z twojej strony, czy też rzeczywiście serducho podpowiadało ci, żeby tak stwierdzić i powiedzieć to do mediów? Rozum przede wszystkim i to był racjonalny ruch. Wiemy, co się stało po meczu w Płocku, że nie powinno się to stać, taką sytuację mieliśmy. Czy masz na myśli to, że piłkarze zostali w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć steroryzowani, ale też właściwie trudno tutaj wybrać odpowiednie słowo, bo był to taki bandycki napad na nich. Kibice, właściwie nie kibice, bo nie należy tych, którzy wchodzą do autokaru i w jakiś sposób naruszają cielesność piłkarzy, nazywać kibicami. Została ich nietykalność dotknięta. Tak. Niestety się stało i wtedy potrzeba było trenera, który zna tych chłopaków, żeby ich nakłonił do powrotu na boisku i żeby się nie obawiali o swoje czy życie, czy o najbliższych, bo wiadomo, jakie wtedy myśli do głowy przychodzą, tym bardziej mam na myśli zawodników zagranicznych, którzy mogli się pierwszy raz gdzieś z tym spotkać i wiemy, że ich to najbardziej też dotknęło. A Wuko już w większości pracował z tymi chłopakami, był w kontakcie, też wiemy, że jego pożegnanie nastąpiło tak, że ta szatnia była za nim i dobrze wykonywał swoją pracę, ale wtedy musiał się z drużyną pożegnać i szybko to postawił na nogi, bo też słyszeliśmy o Lopezie, który też gdzieś tam przeżywał i myślał o innym może scenariuszu, a nie grze w Legii, a pokazał się z bardzo dobrej strony i to się sprawdziło. Teraz pewnie następni piłkarze, mam na myśli Luquinhasa i Emreli ostatecznie dzisiaj i Luquinhas też nie zagrają w meczu z Radomiakiem. Klub dał im wolne, żeby przystąpili z czystymi głowami do zgrupowania w Dubaju. No dokładnie, ale są najbliższe następne tygodnie, prawda, co będzie, jak będzie przerwa i jak to wszystko będzie się klarowało i to jest rola bardzo ważna i działacza, ale też trenera, który ma z nimi kontakt i pewne rzeczy może też narzucić. Wiem, że Wuko już rozmawiał z tymi piłkarzami i wszystko jest na dobrej drodze, żeby zostali w Legii.